Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zadania priorytetowego na 2012 rok, zakup sprzętu i materiałów dla komisariatu. Ja zanim oddam głos członkowi zarządu odpowiedzialnemu za sprawy bezpieczeństwa, pozwolę sobie w kilku zdaniach powiedzieć, skąd w ogóle wziął się ten projekt uchwały. Otóż, drodzy Państwo, otrzymaliśmy pismo od dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa z informacją, że środki, które dzielnice, nie tylko my, ale również inne dzielnice przeznaczyły na dofinansowanie komisariatów, nie mogą zostać wydatkowane i dyrektor powołał się na dyscyplinę finansową, a więc na ustawę o finansach publicznych, przytoczył odpowiednie artykuły i paragrafy z tejże ustawy. Natomiast ja pokusiłem się o to, żeby sprawdzić te paragrafy, które przywołał pan dyrektor. No i drodzy Państwo, te paragrafy, na które pan dyrektor się powołał, oznaczają nie mniej i więcej tylko to, że miasto, wydając środki finansowe, musi po pierwsze przygotować harmonogram realizacji danego zadania, a po drugie może wydatkować tylko środki finansowe, które są związane umową. A więc inaczej, nie może wydatkować inaczej środków niż podpisać umowę. No to jest oczywiste, bo tak właśnie realizowane są zadania, więc nie widzę powodów, dla których właśnie z tej przyczyny mielibyśmy odstąpić od realizacji tego zadania, bo my przecież uchwałę, ja przypomnę, w tym zakresie podejmowaliśmy w lipcu zeszłego roku, co oznacza, że Wydział Budżetu Urzędu Miasta miał ponad rok na to, żeby to zadanie zrealizować, przygotować odpowiedni harmonogram i zawrzeć stosowne umowy. Natomiast to się nie stało. Znaczy, oczywiście, że nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze. No, najprawdopodobniej jest to kolejny przejaw blokowania środków finansowych, którymi dysponują dzielnice w obliczu tej trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiaj Kraków. No niemniej postanowiliśmy jako zarząd przygotować projekt uchwał właśnie przenoszący te środki na straż, na służbę odpowiedzialną również za bezpieczeństwo, w tym przypadku na straż pożarną, a o szczegółach dotyczących tych dwóch projektów uchwał powie więcej pan Marek Ziemiański. No, tak jakby powiedział, pomimo pewnych trudności proceduralnych staramy się te środki uratować. Środki zostały, można powiedzieć, zablokowane, albo dostaliśmy informację o blokadzie tych środków niedawno, w tym miesiącu w takim razie. No prawdopodobnie zamierzeniem jest takie, żeby te środki wróciły do budżetu. My sobie niestety nie możemy pozwolić na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w naszej dzielnicy, no i oddawać tych środków. Kierujemy te środki do jedynej jednostki, która jest realizatorem jednocześnie, która w sposób prężny i szybki jest w stanie wydatkować te pieniądze. Nie wiemy, czy te pieniądze trafią do tej jednostki. To jest Straż Pożarna. Oni tutaj po konsultacjach oczywiście ze Strażą Pożarną zgłosili zapotrzebowanie na myjkę ciśnieniową. To jest z możliwością podgrzewania wody. Oni borykają się cały czas z problemami dotyczącymi ilości sorbentu. Sorbent to jest taka substancja, którą się wysypuje w momencie, kiedy jest samochód uszkodzony i wyleje się olej na jezdni. Oni wiecznie mają niedomiar tego sorbentu i no, nie są właściwie zabezpieczane takie miejsca zdarzeń. Jest możliwość taka, żeby ten olej zmyć wodą, tylko musi być woda pod ciśnieniem i ciepła. Takie myjki nie posiadają. Jest to pewien sposób na ograniczenie tych środków wydatkowanych na sobie. Mam nadzieję, że im się to uda zrobić. Dziękuję bardzo panie Marku. Czy komisje opiniowały? Komisja Praworządności jednogłośnie opiniowała pozytywnie. Dziękuję panie przewodniczący, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Pani Aniu, pani jest przeciw, czy ręka została? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Wiem, że przyjęli uchwałę.